Panie Marszałku, Wysoki Sejmie. Nim przystąpię do wygłoszenia dzisiejszego oświadczenia, pragnę poinformować Wysoką Izbę, że marszałek Jerzy Wenderlich nie wyraził zgody na złożenie jego treści do protokołu dzisiejszego posiedzenia, argumentując to w ten sposób, że nie chce brać odpowiedzialności za jego treść. Dziwi mnie to, ponieważ ja go opracowałem i ja się pod nim podpisałem. Pragnę tym oświadczeniem ostrzec Wysoką Izbę i społeczeństwo polskie przed bardzo niepokojącym bytem politycznym, który za milczącym przyzwoleniem rządu i partii premiera Donalda Tuska organizuje się i rośnie w siłę na terenie Górnego Śląska. W Sejmiku Województwa Śląskiego rządzi Platforma Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe i Ruch Autonomii Śląska. Na mocy porozumienia koalicyjnego dokonano wyboru Jerzego Gorzelika, lidera RAŚ, na członka zarządu województwa. Jest to niebezpieczny proceder, ponieważ Ruch Autonomii Śląska dąży jawnie do przekształcenia Rzeczpospolitej Polskiej w państwo regionalne z regionalnym parlamentem, rządem i premierem. Według jego założeń Skarb Śląski zastąpiłyby urzędy skarbowe. Większość zgromadzonych środków finansowych pozostawałaby w regionie, a jedynie niewielka ich część byłaby przekazywana do budżetu centralnego. Jako potwierdzenia zagrożenia, które może stworzyć Ruch Autonomii Śląska, niech posłuży ostatni wyrok sądu, o którym doniosły w ostatnich dniach media, że były przywódca SLD nie musi przepraszać Ruchu Autonomii Śląska za sugestie, że dąży on do oderwania Śląska od Polski. W środę 13 czerwca 2012 roku Sąd Okręgowy w Warszawie nieprawomocnie oddalił pozew Ruchu wobec niego. Sąd uznał, że RAŚ postuluje powstanie równoległej państwowości Śląska w ramach państwa polskiego. W wyborach samorządowych 2010 roku RAŚ uzyskał w skali województwa ponad 122 tysiące głosów. Najlepszy wynik zanotował w okręgu szanowskim 17,5%, katownickim 16%, rybnickim 14,6%. W wyborach do Rady Powiatu Rybnika zdobył najwięcej, bo aż 25,6% głosów. Jeden z członków tej organizacji ogłosił, że celem działania ruchu jest autonomiczne województwo górnośląskie w ramach Polskiej Rzeczypospolitej Regionów. A w programie wyborczym ruchu była deklaracja: nasz start w wyborach samorządowych na szczeblu wojewódzkim podporządkowany jest strategii Autonomia 2020, zakładającej przekształcenie Rzeczypospolitej Polskiej w ciągu 10 lat w państwo regionalne. Lider RAŚ publicznie stwierdził: jestem Ślązakiem, nie Polakiem. Nic Polsce nie przyrzekałem, więc jej nie zdradziłem i nie czuję się zobowiązany do lojalności wobec tego państwa. Niebezpieczne są również dalsze plany ruchu. Są nimi dążenia do utworzenia w Polsce Ligi Regionów. Referenda mają doprowadzić do zmiany konstytucji i wejścia w życie w 2020 statutu organicznego województwa śląskiego, który miałby określić zasady jego autonomii. Niedawno koalicja PO i RAŚ zajęła się kwestią nadania językowi śląskiemu statusu języka regionalnego. Dla podkreślenia ważności tej ostatniej inicjatywy niech posłużą słowa posła Platformy Marka Platury, który stwierdził: mimo pozytywnych działań organizacji pozarządowych pielęgnujących język śląski, nasza mowa ulega szybkiej deformacji pod wpływem języka polskiego. Następne niepokojące działania idą w kierunku umieszczenia dwujęzycznych tablic informacyjnych, a także prowadzenia obrad samorządu w języku śląskim, wprowadzenie na wniosek rodziców języka śląskiego do nauczania w szkołach. Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, dlaczego rządzący aktualnie krajem nie dostrzegają w tym wszystkim działaniach zagrożeń dla integralności terytorialnej państwa? Czesi okazali się dalekowzroczni i bardziej czujni. Tam ruch separatystów nie otrzymał żadnego wsparcia ani ze strony czeskiej prawicy, ani lewicy, co doprowadziło do marginalizacji separatystów morawskich. U nas jest inaczej. Poprzez współrządzenie w Sejmiku Śląskim Platformy i PSL-u z Ruchem Autonomii Śląska partie tego jednoznacznie legitymizują. Na zakończenie chciałem postawić pytanie. Dokąd zmierzasz, Platformo, mając w drugim członie nazwę obywatelską wraz ze swoim koalicjantem PSL-em? Koledzy posłowie z PO i PSL, nie udajcie, że problemu nie ma. Kiedy otrząśniecie się i będziecie zdolni do refleksji, oby nie było za późno. Na zakończenie dedykuję wam, kolegom posłom Platformy i PSL-u, słowa Jana Kochanowskiego. Cieszy mnie ten rym, Polak mądry po szkodzie, lecz jeśli prawda i z tego nas zbodzie, nową przypowieść Polak sobie kupi, że i przed szkodą, i po szkodzie głupi. Dziękuję.